Policyjni śledczy wytypowali 39-latka, którego podejrzewali o posiadanie dużej ilości narkotyków. To potwierdziło się, gdy zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. W pojeździe mężczyzny ujawnili około kilograma suszu roślinnego, jak się okazało po przebadaniu, że jest to marihuana. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny mundurowi natknęli się na kolejne zapasy narkotyków. Ukrywał bowiem blisko kilogram trawki, woreczki strunowej wagi do porcjowania. 39-latek miał też spore oszczędności w różnych walutach, w sumie około 27 tysięcy złotych. Gdyby nie wnikliwa praca operacyjna funkcjonariuszy legnickiej policji, do obiegu mogłoby trafić prawie 10 tysięcy porcji handlowych marihuany o łącznej wartości czarnorynkowej 400 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratury 39-latek został tymczasowo aresztowany. Za kratami może spędzić nawet 12 lat.